No to Robert Baden-Powell napisał w jednym z podrozdziałów o nazwie zwierzęta, że każdy skaut powinien mieć co najmniej jedno jakieś domowe zwierzę, dzięki któremu nauczy się obserwować ich zwyczaje i ich takie jakby zdobywanie pożywienia i różne takie, a później dopiero może się zajmować polowaniami i obserwacją zwierząt drapieżnych, które żyją na przykład w lesie lub w Afryce, tak jak na przykład robił to właśnie twórca skautingu. Według niego najmądrzejszym i najsilniejszym zwierzęciem jest dzik, ponieważ kiedyś chwytał młodego warchlaka i wychowywał go. I zawsze, nawet do końca życia tego dzika, zwierzę to reagowało na jego komendy, ale zawsze podchodziła na przykład do niego z nieufnością. A gdy przyszedł i wychowywał wraz z panterą je w ogrodzie, i na przykład jak przyszedł ktoś obcy, nie reagowało na jego komendy, a gdy zobaczyło tubylców, to chciało jak najszybciej ich zaatakować. Opowiadał także w swojej książce, jak na przykład tubylcy polują na hieny. Chodziło o to, że tubylcy wraz z psami, tak jak on to opisywał, chowali się po krzakach i tworzyli z siebie i z psów takie jakby koło. A jeden w środku, tubylec, naśladował odgłosy hieny. Kiedy w pewnym momencie zaczynał się tarzyć po ziemi i udawać, jakby walczył z kimś, i miał przy sobie zawsze dwie pary suchych liści, dzięki czemu oddawał odgłosy tarzania się po ziemi. Gdy hiena weszła już do koła i zauważyła tego w środku tubylca, reszta tubylców zamykała koło, a następnie spuszczała psy, które uniewalniały hienę. Też opowiadał w swojej książce, jak brat Roberta Baden-Powella chwytał słonie. To znaczy oślepiał je lampą błyskową, dzięki czemu słoń na parę minut nie widział. Wtedy z kolei atakował je jakąś bronią. A też najgorsze, co go wkurzało i co kiedyś zauważył na ulicy, to było, że szedł pewną ulicą i zauważył konia z woźnicą. Koń natomiast miał rzemię zaciśnięte, za bardzo naciśnięte na wargi. Dzięki, co powodowało, że koń czuł ból, nie chciał w ogóle się ruszać, a głowę cały czas miał w pozycji prostej i do góry. Gdy to zauważył, Robert podszedł do woźnicy, który nie reagował na jego komendy, kiedy kazał mu popuścić te rzemiona, czy jakoś tak to się nazywa. Więc Baden-Powell stwierdził, że sam to zrobi. Kiedy popuścił, cały koń rozluźnił się, kopyta wbił, jakby wyprostował i wbił w ziemię, natomiast głowę schylił do dołu, a następnie do góry i ruszył razem z wozem. I na koniec tego rozdziału pisze, że każde zwierzę może być dobrym przyjacielem człowieka. Koniec. Co jeszcze?